To, co się stało tutaj ostatnio, prawda, czyli ABW ujawniło szpiega rosyjskiego. Kiedyś to, ja bym powiedział tak, no, to jest nie tyle porażka kontrwywiadu, tylko już widocznie kontrwywiad uznał, że z tym szpiegiem nie da się już nic więcej zrobić, prawda, w sensie takim z tym agentem obcego wywiadu, bo tak to nazwijmy, nie da się nic więcej zrobić, czyli ten przewerbowanie nie było możliwe. Oczywiście ja panu nie odpowiem precyzyjnie na to pytanie, ilu szpiegów dało się przewerbować lub się nie dało, bo ujawniłem tajemnicę państwową. Natomiast no jest to pierwsza czynność, którą się realizuje w kontrwywiadzie, prawda? Czyli przejęcie agenta obcego wywiadu do współpracy z naszym kontrwywiadem. O tak. Ale niewątpliwie takie sukcesy mógłby pan potwierdzić. Nie, no oczywiście potwierdzam, no bo to jest codzienna praca kontrwywiadu, prawda, i nie mówmy tu tylko o szpiegach rosyjskich, ale także niemieckich i innych państw działających na terenie Polski, bo to przecież nie tylko wywiad rosyjski tutaj operuje, ale także przecież i ukraiński. Jest to normalne, także praca każdego wywiadu skupia się generalnie na rozpracowywaniu, na zdobywaniu informacji na temat swoich sąsiadów, prawda? To jest generalnie główną rolą wywiadu, no bo gdzie my mamy mieć te interesy, jak nie na Ukrainie, w państwach ościennych, prawda? I to samo dzieje się jakby w odwrotnej sytuacji. No, Niemcy u nas lokują swoich agentów, Rosjanie także, Ukraińcy także, no bo my jesteśmy tym państwem, które jest ich głównym zainteresowaniem. A jeszcze tak odnośnie całego tego klimatu lat 90. i oczywiście książki To tylko mafia. Jak pan tutaj w tym kontekście widzi wpływ i działalność służb izraelskich, na przykład Mossadu? A to znaczy, wie pan, no, nie ma to wiele wspólnego z naszą książką, prawda, bo nie analizowaliśmy tutaj w książce pracy izraelskich służb specjalnych, czy w ogóle służb specjalnych państw obcych na terenie Polski. My skupialiśmy się głównie na pokazaniu związków ówczesnych polskich polityków ze zorganizowanymi grupami przestępczymi. No w tym wypadku Pruszkowa, bo to była największa zorganizowana grupa przestępcza. Oczywiście były pomniejsze, ale one się dopiero rodziły. Mokotów czy no Wołomin też, ale tutaj akurat Wołomin nie specjalizował się, prawda, w aż takim pójściu, ja bym to nazwał, w politykę. To jeszcze tak na koniec zapytam, na ile na przykład filmy Patryka Wegi mają coś wspólnego z rzeczywistością? Znaczy wie pan co, ja nie mogę się do tego odnieść, dlatego że nie oglądam filmów Patryka Wegi, w związku z tym widziałem jeden odcinek służb specjalnych, ale dla mnie niewiele miało to wspólnego z rzeczywistością, więc po prostu jakby nie tyle zaniechałem, co no nie interesuje mnie tego rodzaju twórczość, bo uważam, że tego typu filmy są robione pod publiczność, prawda. No gdyby tak naprawdę pokazać taką rzeczywistą pracę kontrwywiadu, czyli ten mozolny taki ten, to by było nudne, no więc nikt by nie chciał tego oglądać, o tak powiem.